Prześmieszne, naprawdę. Wyszkolony. Jedno życie w tamto czy w drugą, no. Patrzysz na to. No, tak jak no dobra, karabin w swojej dupie. Jeden duży czy duży mały, tamto to ci nie robi różnicy. Tym bardziej, że dupsko tylko swędzi. Czegoś ty się naglądał, człowieku. No, nie wiem, no, jesteś dziwny. Czy masz karabin snajperski pod płaszczem, gościu? Na wszelki wypadek, bo stąd nie trafię z pistoletu. Dobra. Jesteś dziwny, naprawdę. Idziemy odciągnąć uwagę tamtego ziomka. Tyle, co cię znam, to za każdym razem tak, jesteś dziwny. O Jezu, panu myję tutaj garnitur. Ojej, wiesz. No, no, zrób to. Serio? O, no. Ale tu musiałbym na tego w białym, ochroniarz nie pójdzie. Patrz, ale ja wiedziałem, że ty lecisz na chłopaków. Kurde, wiedziałem. Weź, ty się pałuj w frajerze. Wkurza mnie ten Rex. Ten Rex jest dziwny. Gdzie jesteś? Ja w dupie. No idzie ten Rex. Nie, no wystarczy zobaczyć jakąś dowaloną furę z mega spoilerem, co on na czarno przyciemnione okno, to wtedy wiemy, że to jest Rex. No, wszystko jasne. Powiedz mi, czemu masz taki beznadziejny samochód? Co? Czemu masz taki beznadziejny samochód? Czemu beznadziejny? No jest paskudny. A twój to nie wiem, co to kosiarka po asfalcie, czy o co chodzi? Stara, wiesz, że to jest szybsze 5 razy od wszystkich twoich samochodów, jakie masz? No jasne, no nie zesraj się. Nie mam zamiaru, rano robiłem. Czyli się zesrałeś już, zawczasu. No ale to rano. Ale jednak. Rano się nie liczy, ja się kręcę. Od ilu zbierasz? A co cię to? Bardzo interesujące. Posrało cię? No nie, nie, nie. Nie. Dobra, powiedz mi, co tam potrzebujesz ode mnie. No stary, potrzebuję, żebyś mi sprawdził gościa, którego wysłałem ci na maila. Potrzebuję, no najlepiej, ty masz jakieś komputery policyjne, jakieś inne bzdety, tak? Wiesz co, ostatnio to troszkę, no... Aha, troszkę mnie z nich opieprzyli. No właśnie, kryjówkę straciłeś. Bardzo miło, że przypominasz, ale... Tą wielką kryjówkę klauny ci wysadziły, co nie? O to ci chodzi, że tam wpadli i zrobili cię jak pajaca w tej bazie. Wysadzili cię całego, a ty jak panienka uciekłeś. O to chodzi, o tę kryjówkę? Tak, chodzi o tę kryjówkę, którą chciałeś mi opuścić. Taką wielką, co straciłeś, masz rację. No i co teraz? Komputerka nie masz. No dlatego będziemy musieli się pomóc na komisariat. Nie, nie, pierdzielę to. Już to robiłem 1000 razy, nie chcę tym razem. Nie ma łatwiejszego sposobu. Spieprzaj z samochodu. Wow! Tak. Skąd masz taki dźwięk? Jak to skąd? Wow! Przedaj. Spierdolę. Nie uwierzysz, nie ma bata, że uwierzysz. No to dawaj. No to zgadnij. Zaprosili cię do wojska? Tak. Ty też chcę! Chcą, żebym został pilotem. Ty żartujesz sobie. No przecież ja pilatać nie umiem. Pilatać nie umiesz. No właśnie, ty no właśnie. Ty jesteś debilem, bo nie wkręcasz. Ty jesteś większym debilem, bo wierzysz. Pobić cię? Spróbuj. To jest budowy chyba, co? Chłopie, co ci się stało? To znaczy? Pryszcze ci wyszły. Co ty mówisz? No pryszczaty jesteś. Serio? No masz, chłopie, syfy na ryju, co? No muszę mieć po tobie w takim razie, bo też masz jednego na czole. Co ty gadasz? Nie o nic. Ja też nie. Chłopie, masz całe włosy masz w pryszczach. Chłopie, poszedłbyś do dobrego dermatologa, a nie blizny będziesz miał na ryju. Człowieku, dostaję stąd kasę, to przynajmniej będę miał na sobie dać. Lepiej sobie zrób, żeby miał skądś ściągać kasę. To później. Możesz mi pomóc. Przyjdziesz wieczorkiem? Zrobię nam małe dłońki. O kurde, i będą za kolakami jak ty. No albo takimi pacanami jak ty. No. Ja. Jesteś tak głupi, że ci włosy wypadają. No to by już nie rosną. Moim wstyd. No to popatrz dokładnie. No właśnie widzę. Wysapało. Grube loki. Jakby cię ktoś odwrócił, to jak miotła. Jesteś łysy i głupi. Ty masz włosy i nie masz przyszłości. Ty masz brzydkie ryj i okulary. A ty kolczyki jak... Dobra. No co? Nie porówno, bo ci będzie nie bardzo niemiło. No, prowadź. Pierwszy raz chyba tak na taką oficjalną randkę idziemy, co? No. Zatrzymał, patrz. Nie. Ja pierdzielę. No widzisz, stary, oni są tak głupi jak ty. A wiesz, jakie jest powiedzenie? Jakie? Głupi zawsze ma szczęście. Dlatego jak jestem przy tobie, zawsze mam stary, po prostu nie do pisania. Po prostu jesteś przegłupi. Chciałem być. Jesteś turbo głupi. Po prostu mi zazdrościsz, że mam umiejętności driverskie. Właśnie, kurde, zaczynam myśleć, że nie ma tobie co zazdrościć. No, oczywiście. Dobra, kobiety ci zazdroszczę, no Brunhilda jednak jest konkretna, co nie? No człowieku, ja widziałem raz na nocy w życiu, już więcej nie. I to chyba w swoim wyrku, co? Pytała ciebie ostatnio, pytała się, spotkaliśmy się właśnie przy kinie tam, przy banku, tam jest też kino, tam jest to wszystko. I ona mówi, o, cześć Wayne, jak tam o Frankinie pogadaliśmy, i ona mówi, że tak dyskretnie powiedziała, wiesz co, Wayne, mam takie pytanie dyskretne, no ale jesteś moim ziomkiem, no to ci powiem, pyta się, no, że no, tak,
Tęskni za tym Braxonem. A je, biedna kobieta. Nigdy w życiu mnie już nie zobaczy. Chodź za mnie. Dwóch debili, jeden większy z łysą głową. Dobra, dzwoń na policję. Pobiło się. Aj, czekaj, aaa! Ty się z tego dalej nie wyleczyłeś, że się nie wysiada podczas jazdy? Krytnie? No, twój stary. Widzimy, dobra, dzwonię na policję. Dzwonię na policję jak zawsze. No, zamknij ryj 60. Smakuj na kowca. Ty, to nie jest mentarz, ty. A tu jest, dobra. No to co, myślisz, że basen? Ja pierdzie, co ma to widzę. Przestań, nie wolno tak robić. Ej, jaką kurde widzowie umrze, to ja mu kibel postawię na grobie i będę robił kupę. Mówię całkiem serio. To jest idiota. Bez kitu. Założę kanalizację w jego grobie i będzie przez niego kloc przepływał. Cześć. Chodź, dobra, czekaj, gdzie ta policja? Widzisz coś? A no co, przy naszej Tesli, nie widzisz go? Nie widzę. No przecież stoi. No czemu się chowasz? No tak, racja, no. Dobra, zaparkuj szybko, musimy przemontować te opony. Nie wierzę. Publiczny parking to zdecydowanie dobry pomysł. A, publiczna to jest twoja stara.